Te trole, nie tupać mi tak. Kurczę, bo zrobicie trzecią wojnę. Ogarnić się. No, o, co, masz 5 metrów i myślisz, że kozak. Dobra, a tak, by the way, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 23 odcinek. Trolu, trolica ci się zbugowała, żonka dostała padaczki, sorry, już miała dość patrzenia na te elfy z cebulą, no i uznała, że będzie się dygotała. Tak czy inaczej, witam was w 23 odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów i na wstępie chciałbym podziękować. Dlaczego podziękować? Bo opowiem wam pewną historię. Niestety, pewnego dnia o godzinie 16:10 bądź 15 dzisiejszego dnia chciałem odpalić Wiedźmina, żeby sobie go nagrać. A tu dupa, jakiś błąd, aplikacja niewłaściwie się uruchamia. Proszę zakończyć proces. No i właśnie, gdyby nie mój towarzysz broni, który zajebiście gra w Lola, pozdrawiam, łowcy kamery. Gdyby nie jego patch, który posiada na swoim obecnym komputerze, to ja już bym był martwy, Wiedźmin 2 byłby martwy na moim kanale. A tak to żyję, jestem happy. Tam się umówiliśmy, że ja się mu jakoś tam odwdzięczę. Nie będę mówił co, to jest już sprawa taka bardziej prywatna. Dobrze, tak czy inaczej, wracamy do wieśka. Idziemy teraz oddać chustę Triss Filipie Eilhart. Chociaż mamy tu jeszcze parę misji i trzeba je wykonać. Aż mi się humorek poprawił i z chęcią bym naprawdę teraz zrobił spam odcinków z Wiedźmina. Czekaj na rozwój wypadku, spam wioski. Sam jesteś spalony. Zbadaj włoki w katakumbach, nie opodal Vergen. Użyj pułapek na harpi. Aha. Pisałeś mi w komentarzu, że będę mógł wtedy użyć tych pułapek, kiedy będę miał misję w pogoni za magią. Tylko nie wiem, kiedy to jest. To nieważne. Dobra, teraz trzeba oddać chustę Triss Filipie Eilhart. Chyba powinniśmy to zrobić, powiem wam tak szczerze. Czekaj na rozwój wypadków. Czekaj na rozwój. Kurde, wszystko jest czekaj na rozwój wypadków. Ja pierdolę, wszystko takie trochę dziwne. Dobra, to jest. Trzeba teraz oddać tą chustę Triss Filipie Eilhart. Tak. Poprzedni odcinek miał dwie części, czyli był w poniedziałek i w środę. No, bo jakoś nie chciało mi się kończyć, to zrobiłem tak długi, 58 minut ma razem, że musiałem go podzielić na dwie części, bo tak by było dziwnie, nielogicznie wysyłać wam w tygodniu odcinek z Wiedźmina, który jeszcze trwa 58 minut. No za długie by to było. Nikt by wtedy tego nie obejrzał, dlatego podzieliłem je na dwie części. Czuć swąd siarki. Dziwne. No co ty nie powiesz? O, to są chyba te zwłoki. Zbadaj zwłoki w katakumbach krasnoludzkich. Kuziwa. Dobra. Zbadamy te ciałka. Tylko kuziwa jak? Jakbym zobaczył mapę, to już bym miał wszystko wiadome. No really, musisz być teraz jeszcze przeciążony. No spieprzać mi z tymi syfami. Won. Kurde, coś muszę O, mamy róg trolla. Czyli dzięki temu będziemy mogli wezwać trolla i trolicę. Silna harpi, zajebiście. O, no coś muszę wyrzucić, bo harpie... O, tą książkę możemy wyrzucić, bo mi się na nic nie przyda. Kurde, ja mam tego wzmocnienia, normalnie aż mi się już żygać chce tymi wzmocnieniami. No coś ciężkiego mógłbym wyrzucić. Petarda by mi się kiedyś przydała. Utwardzona skóra. Ha. W sumie mógłbym wyrzucić, bo z tego na razie nie korzystam. I tak mam schemat, jak to zrobić. Szukamy jeszcze czegoś ciężkiego. Gwiazda tańcząca. O, wiem, że lubisz tańczyć, ale kurczę, no dajcie mi tu coś, jakieś wskazóweczki. O, w ogóle z tego też nie korzystam, a to mi nie jest potrzebne. Chociaż kiedyś może mi się przydać, dlatego nie usuwam. Nie wyrzucam. O, trochę dratwy moglibyśmy wyrzucić.
chyba mi się miejsca by trochę zwolniło. Nie wiem, ja tego w pizdu mam. Chwileczkę, szukamy czegoś, co może mi się jeszcze takiego bezużytecznego wydawać. Ale tu wszystko jest potrzebne, więc szczerze wątpię. O jest, ale mi się zakręciło w nosie. Dziennik kapitański, no zajebiście, no wszystko fajnie. Tylko kurczę, mogłoby się tego miejsca zwolnić. Dobra, kij z tym. Dobra, no i gdzie teraz mam iść? No nie musimy teraz oddawać tej chusty, możemy ją oddać równie dobrze kiedy indziej. A mamy na to czasu, a czasu. Kurde, jak jest mapa tutaj. O, jest mapa. W ogóle nie wchodziłem na mapę w Wiedźminie. No to źle idziemy. Tak jak myślałem. Mhm. I musimy jakoś inaczej pójść, żeby dojść na te krasnoludzkie zwłoki w katakumbach. Spalona wioska. No wiem, że spalona. No przecież to nawet wygląda na spalono. Takie spalone jak w FIFA 14 z Master Kciukiem. Tak. Jutro postanowiłem, że wrzucę chyba ze dwa odcinki z MTA, bo mam nawet zapasowe odcinki z MTA. I po prostu wrzucę jeszcze FIFA 13 i będziecie mieli co oglądać po prostu. I ja bym sobie zrobił sobotę wolną od nagrywania, bo oczywiście mam filmy na kompie nagrane i bym je wszystkie powysyłał i mielibyście co oglądać. Dobra, fajnie, że tu żeśmy trafili. Tylko kurczę, teraz może byśmy oddali jednak tą chustę Filipie Eilhart. Jakby się oczywiście dało. O. Tylko Filipa Eilhart może wejść. Człowieku, puść mnie. No nie puść mnie, kurwa dziad. Pieprzony elf, skojatel w dupę pizgany. I myśli, że kozak. Ty, może tu wejdziemy? Nie. A, to było tylko to. Coś wisiało. To dużo mi nie da. Teraz chyba trzeba tutaj, nie? Nie? Trzeba tutaj? To jakiś pokój. Nie wiem, kto tu w tym pokoju mieszka, ale na pewno dość popieprzony koleś. O, Oreny. Spieprzaj mi z tą skórą. Tu coś. Gówno. To nie. A byłem taki pokojowy i miły. Nie, trzeba być zły. Zło najważniejsze. No to pewnie tutaj. Tym razem. Nie, a jednak nie tutaj. O, jakiś krasnolud. Jakaś Filipa chyba wypytywała o ciebie. Ta? Zadajesz się z czarodziejkami? Gdzie ta Filipa? Oreny. Spieprzaj mi z tym. Kurczę, się boję, że znowu będę przeciążony. A przydałby mi się jakiś, nie wiem, inny plecak. Czy jakieś wzmocnienie takie na ciężar. O, dobrze, żeśmy poszli. Dobrze. Przyszedłeś do wiedźmy? Daj sobie spokój, w domu jest tylko służąca. Wiesz, dokąd poszła Filipa? Pewno zajmuje się smogobójczynią, ale tam nikogo nie wpuszczają nasi nowi sojusznicy. Miłego dnia, Wiedźminie. Aha. No, już, won mi stąd. Ale i tak wchodzimy tutaj, co o mnie to? Nie będzie mi jakiś menel podpowiadał, co mam robić. Taka jest służąca. Magia lub niebezpieczeństwo. Co tu jest grane? Szukam Filipy. Opiekuję się Saskią. Nikogo tam nie wpuszczają, musisz poczekać. Co? Chyba cię posrało. A tak z ciekawości, ile kosztuje kurs magii? Nie stać cię, Wiedźminie. Poza tym jesteś za stary. Ja wszystko znam, parę sztuczek. Masz na myśli wiedźmińskie znaki? Filipa potrafi wyczarować iluzoryczny ogród pełen kwiatów, owoców, młodych elfek i elfów kopulujących radośnie przez cały dzień. Tak, Kutaski też może wyczaruje. No pewnie. Ona wszystko zobaczę. Potrafi. Ciekawa i zawodowa, rozumiesz? Oczywiście. Ale teraz Filipa jest zajęta Saskią. Nie sądzę, by miała ochotę na skomplikowane iluzje. Czy? To nie. Kim jesteś? Nazywam się Cynthia. Jestem adeptką magii. Filipa jest moją mentorką. To współczuję. Jest surową panią, owszem. Ale bywa też urocza. Jest najlepsza. Poza starymi elfkami nie ma sobie równych. Żebyś widział, jak ona czaruje.
lekko i z gracją. Nie to, co ta stara lampucera de Tancarvi. Znasz Shilę? Widziałam, jak czaruje. Widziałam wszystkie wielkie czarodziejki przy pracy. Shila ma męski styl, jest precyzyjna, logiczna, świetnie poukładana, ale brak jej gracji i elastyczności. To twoje zdanie, czy powtarzasz po Filipie? Zgadzamy się w tej kwestii. Triss Merigold ma talent, ale brak jej determinacji, zimnej woli i... No nie obrażaj mojej... Ciekawe. Keira Metz i Margarita Lo Antilli są znudzone i zrezygnowane. Jedna jest hedonistką i nimfomanką, druga dba tylko o swoją szkołę. Dawno temu straciły zapał do magii. No i jest Francesca Findaber. Nikt nie wie, co tak naprawdę ta stara elfica potrafi. Ale jest bardzo potężna. To żeś się naczytała w Wikipedii. Jest wolno od tych wad, ale na pewno ma jakieś słabości. Ambicje. Nieskończoną, bezkresną i piekącą jak pustynia Korat. No. Dobra. Wpis z tobą. Dość tak uszczypliwie wyglądasz, bo już bym coś powiedział, ale się zamknę. Dobra, to ja może jeszcze obcykam twój domek, może masz coś. Oreny. Bogata jesteś tu, widzę, to cię okradnę z miłą chęcią. Myślę, że tego nie widziałaś, to wiesz, wyś pizdy dostała, no i tyle. No. O, biały płomień, jakaś książka, kurde, czytanka dla podstawówki. Co tu jeszcze masz? Same areny, ty kobieto jesteś naprawdę jakaś dziana. Aha, no to zajebiście, nic tutaj nie ma. Dobra, dzienniczek w jej domu. Oho, czekaj na rozwój wypadku, daj chustę Triss Filipie Eilhart. Dobra, no to możemy jej oddać tę chustę. Dlaczego mi tu pokazuje? Jakie to jest posrane? Nie, dobra. Widzę, że GPS się zepsuł. Magiczny artefakt. To jest tu jakiś magiczny artefakt i ja o tym nie wiem? No przestańcie sobie chyba żarty stroić, no bo ja tu kurde zaraz oszaleję, no. Dawać mi tutaj artefakt, już! No. To pusto już, mogę iść. Jeszcze bym ją poszlachtował, ale ona jest babką, to wiecie. A baby się nie bije. A tu gówna są same, nie będę tego podnosił nawet. Szkoda czasu. Haggard. Obejrzyj moje towary, a ja... A, ciebie znam. A czekaj, może coś bym sprzedał, bo mnie wkurza już co, że mam tyle rzeczy. No, sporo tego gówna mam przy sobie. Przydałoby się trochę tej skóry sprzedać. Może to mnie jakoś w mniejszym stopniu... 18 oczywiście. Solidny... O kurde, ile ja tego mam! Ohoho. Dobra, do 20 i jebut. Troszeczkę się wzbogacę. Zbieram te ziółka, nie ziółka, no i co ja z tego mam? No, tylko się obciążam bardziej. A zresztą te sztylety mógłbym posprzedawać, bo ja z nich nie korzystam. Tak szczerze mówiąc. Nie są w ogóle bezużyteczne. O, ale jak tu pójdziemy teraz, to chyba gdzieś nas poprowadzi. Nie, dobra. Wydawało mi się. Tak pięknie miało być. Oho. Ty coś tu masz? Czy też jakieś syfy? Dobra, wiedziałem, że masz tu gówna. Ale gdzie jest jej dom właśnie? Tutaj tylko macie pierdoły. Nie no, trzeba coś zrobić, bo inaczej będzie nuda. Inaczej będzie wiało nudą. A ja się na coś takiego nie zgadzam. To nie wyjdę, bo zamknięta brama, oczywiście. Wchodzę w dziennik i szukam pierwszej, lepszej misji. Dobra, pójdźmy do tego Zoltana. Zobaczymy, co u niego.
się dzieje. Czy coś nowego się nie wydarzyło? O, może drzwi zamknięte, czyli jednak nie pójdziemy tam, gdzie ja bym chciał. Ach, jaka szkoda wielka. Ale dobra, przejdźmy się do Zoltana. Żeśmy trochę pogadali z jakąś babuszką. Wygląda jakby była wymuskana, chociaż nie tak bardzo jak Sheila de Tancarville, a nawet i gorzej. Dobra, tu mamy Zoltana. Tu będzie nasz Zoltuś. 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 Aha, on ma być w karczmie. Aha, jak ma być w karczmie, to musi być pod spodem bardziej. Aha, dobra. Zoltan i karczma. No tak, bo on tam najczęściej przesiaduje, no to, to wiadomo. A no, to trzeba iść niżej. Trzeba było mi tego od razu powiedzieć, to bym już wiedział. Okej, okay, czyli znajdziemy w karczmie Zoltana. Świetnie. Zobaczymy, co on nam powie nad, po tym wszystkim. What? Kobieta i spadanie z nieba? Dobre. Dobre suchary! Czekaj. Tu musi być Zoltan. Aha. Jest Zoltan, pięknie. Dobra, gadamy. Geralt, siadaj! Nie mieliśmy okazji uczcić twojego rajdu we mgle. Przepraszam, gdzie moje maniery? Sheldon Skaggs, weteran bitew z Sodden i pod Brenną. I wszystkich karczem po drodze! Starostę Vergen już poznałeś. Ty. Witam. Panowie? Nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. Ciekawe, no to bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada! Kolejka dla wszystkich! Napiłbym się, ale Saskia leży otruta. No właśnie. Każda chwila jest na wagę złota. Gadaj, jak możemy ci pomóc? Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? Czy świnie mają ciasne dupy? Nie. Nie mam bladego pojęcia, Skaggs. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Fajny suchar. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. O Boże, chemia. What the fuck? Rzadkie to cacko, ale niedaleko stąd jest kopalnia. I kto wie, może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Mówisz? Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy. A nikt słowem nie wspomniał wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Aha. Zamknięta, racja. Ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. No, dzięki. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Odwody jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy. Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz chędożyć jakąś... Chędożenie nie zając, a druga taka okazja nieprędko się trafi. No i jesteś zami. Swój. Spotkamy się przy wejściu do kopalni. Zajebiście. I już się misja kroi. Odcinek może będzie trwał do pół godziny. Zobaczymy. Byleby było epicko. No, co się pchacie, krasnoludy, małe kutwy. Myślą, że kozaki. O, dzięki, żeś mi drzwi otworzył. No patrz, jaka świnia. No ja bym już mu kopnął w ten pusty zad. Dobra, idziemy za Cecilem Burdonem. Ty człowieku, mnie nie prowadź. A zresztą dobra, możesz mnie poprowadzić, bo ja bym się już zgubił, szczerze mówiąc. Czemu tą drogą? Lol. Aha, rozumiem dlaczego. Dobra, to idziemy za nim. Ach, ten krasnolud popierdala szybko jak koliber i myśli, że jest kozak, taki prędki. Aha, i teraz na górę jeszcze, tak? Dobra, to tu na górę. Dobrze, żeśmy poszli? Dobrze, pięknie. No, czyli to jest taka, ta kopalnia, o której byłem tu.
Drzwi zamknięte. Cecil musi otworzyć. On ma klucz w dupie. A to nie idziemy do kopalni przypadkiem? Boże. Cztery krasnoludy i jeden wiedźmin. Ja mnie to zaraz spierdoli, to normalnie nie. Wiedźmin na pokładzie, można zaczynać. Tak jest! Do roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Skaks. Boże, cztery krasnoludy i jeden wiedźmin. Jeśli wytłuczecie te potwory, cały Wergen będzie wam spokojnie. Wdzięczne. No i trochę grosza by się zebrało. Nie ma sprawy. Będziemy pamiętać, Cecil. No jak tam, Sheldon? Otworzyłeś ten szyb? Już, już! Nie można tak na rympał! Kopalnia jest jak kochanka. Trzeba z nią delikatnie. Przyjęła cię gorąca i wilgotna. No ci urwę tą warkoczowatą... Warczykowatą brodę. Przeginasz, chłopie. Może i kozak, ale... Chłopie, przeginasz. Hej, w kopalni praca w re... Jak to zabrzmiało w ogóle. A, w ogóle zrobię save pointa. Save point. F5, dobra. Nie zapomniałem o takich rzeczach. No, co ty robisz, Geralt? Chwileczkę, jeszcze jaskółeczkę wypijemy. Czy kota, przepraszam. Picie eliksirków i kocik, jebut. I jaskółkę też mogę wypić. Nie, no co ty robisz, kurde. Ale mi się pomyliło. Jep, dobra, wypijaj mi to. Okej, dobra. I znajdziemy tam, myślę, jakiś krasnoludzki nieśmiertelnik. Dobra. Trochę się przemęczył Geralt, ale jeszcze nie trafił do 40 stopni gorączki. To możecie być spokojni, że tutaj przeżyjemy. Idziemy. I lepiej mieli jakiś wyjęty wiedźmiński miecz. O chłopie, możesz zawsze trafić na wroga. Musiały go dopaść w ostatniej chwili. Chyba coś słyszałem. O, proszę. Są bardzo blisko. Zgilce! O, pamięta, są te wybuchowe stworzenia. Kurde. Jest. Już was tu niszczymy, jedziemy. Jeb ci. Już padasz. Jak dostaję. Jeb, jakie kombosy teraz wybuchują. Dobra. I już po tobie. Kolejny zwinec padł. Trzeci. Unik. I czwarty. Unik, unik. Bam, poszło. Mało brakowało. No. Co to było? Trup pojadę. Aha. Muszą mieć gniazdo w okolicy, bo strasznie dużo ich narżnęliśmy. Pewnie. No pokaż się tu, który to zasmakujesz mojego topora. Dobra, idziemy. Nie zapajdał ze strachu. Teraz tutaj. Śmierdziałby mniej od siebie. Słyszę, będzie gorąco. Dobra, wyjmuj ten miecz. Kurde. Ej, zaraz mnie tu nieźle. O, wykończenie piękne. Jeb, przebicie. Dobra, tego tu sobie dobijemy już. Nie ma szans, kolega, raczej. No, czterek na jednego. Już poszedł. Padło mi to świństwo. No, otwierajcie te wrota. Kozaki cztery chodzą tu. I ja, o. Dobra. O, tam czekają kolejne zgnilce. O, pożeracz zwłok. To jeszcze lepiej. To już dorosłe gówno nas będzie atakowało. No trochę się ich tutaj zrespawniło, ale damy radę, spokojnie. Jebut, poszło mi stąd. Bam, poszło. Teraz ciebie tu wykończę. Jeb. I teraz kolejny, jeb. Ale teamwork. Łoż, jak jebło. Jeb. Unik. Je, poszło. Pięknie. Normalnie GGWP. Dobra. Tylko gdzie teraz iść? To mnie tutaj pytanie dręczy. Musieliśmy źle pójść, oczywiście. Ale przynajmniej wyczyściliśmy teren. Część jakiegoś terenu z tego gówna. Co mnie tam krasnoludy to obchodzą? Oni sobie dadzą radę, bo... Drzwi nie uciekną. A mnie tylko właśnie chodzi o to, żebym zniszczył jak najprędzej te stworzenia. I sorki, że się tak turlam.
Może to was denerwować, ale po prostu szybciej docieram. A gram na padzie, to jest mi jeszcze łatwiej właśnie. O, ale idą. Dobra, zgnilce. Co ty robisz? Lol. No nie przejdę teraz. Za Chiny. Najpierw to niech sobie odpuszczą te gnoje. O, dobra. Lol! Przeszłem przez to. Jakie gówno. Au, au, au. Prawie bym dostał. Dobra, jeb ci, jeb. Nik. O kurde. Żeby mi się porządnie nie oberwało. Dobra. Tu wybucha. Damage poszedł. Kolejny wybucha. Jeb. Ciach. I padły tu pojazdy. Piękne. O, to jakaś skrzyneczka. Muszę ją wziąć. Coś tu będzie. O, trzy oreny. No to bogato widzę. Nie ma czasu na pogaduszki. No właśnie, nie ma czasu. Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej? Prowadzić mnie, albo pomoc ci będzie. Dobra, tu nie. Tu mamy tylko tą drogę. Jak to potrzebuje klucza? No wy chyba... Nie, no weźcie mnie teraz, nie łamcie. Nie łamcie mnie teraz. No kurde, to jak mam? Ej, co jest? Co tam, Geralt? Idziemy? No fajnie, no to jak ja się tam dostanę, hm? Nie ma czasu na pogaduszki. Chwileczkę. Jeszcze sprawdzę pozostałości. Boże, jak to świeci śmiesznie. No i się nie dostanę tutaj, nie ma bata. Czekaj, tu odpalę tą pochodnię, żeby było co widać. Jak tu ciemno, Boże. Masakra, masakra. Dobra. Tu kolejne jakieś. No tu pójdę, to się nic nie stanie. No to gdzie ja mam iść? To jest pytanie. Dobra. Teraz jest tak w pizdu ciemno. Musiałbym to zapalać ciągle. Ale mamy znak ten igni, to odpalimy wszystko tutaj. Tylko teraz w którą my stronę mamy iść? Wejdę jeszcze sobie na mapę. Mapa. Haha. A chwileczkę. Właśnie, jest inna droga. No nie musimy tą drogą iść. Jest jeszcze inna, spokojnie. Dobra, to idziemy, idziemy, idziemy. Teraz pewnie tutaj, nie? Mhm. Teraz tutaj. Chociaż nie, tutaj można iść też. I chwileczkę, teraz włączę mapę i sprawdzę, czy żebym dobrze poszedł. No właśnie, teraz nie. Teraz to żeśmy to sfejlowali. Wiedziałem, że tak będzie. No to idziemy tutaj. Trzeba będzie zakręcić po tym wejściu. O, właśnie. A ja potrzebuję klucza. Skąd ja mam ten klucz wziąć? Kurczę, no nie, no nie denerwujcie mnie, ludzie. Właściwie już jestem wkurzony. No pięknie, no. Nie ma co. Nie ma co. No i teraz jeszcze Geralt jest przeciążony. No fajnie, fajnie. No weźcie mi to, wyrzućcie. Bo mi się to nie przyda. Wyrzućcie mi te gówna. O, dziękuję. Już mi się lepiej zrobiło. Tu jeszcze nie byliśmy, chociaż nie. No i teraz wchodzę na mapę. No i powinno mi to zaliczyć. Halu. Nie, nie zaliczy pewnie. Niebo po co. No i patrzcie, no i taka jest robota. No i tutaj jest blokada. Zrobię cięcie na chwilę. Okej, już.
bo wywaliłoby mi nagranie, a tak to przynajmniej zobaczyłem, prawie pół godziny. No, chcę się jakoś tu dostać, tylko nie mam sposobu. A raczej tu żadnego klucza nie mam, co by mogło mi pomóc. Ale jakby się chociaż już teraz udało, no to już bym miał to z głowy. A tak to tu jest lipa, no bo potrzebuję klucza, ja klucza nie mam. A wy może macie klucz? Idziemy? Wiedźminie, umoczyłeś ostatnio knota? Napiłbym się czegoś. Ten myśli tylko o piciu, nie. Dobra, dobra. Macie tu jakiś klucz? Teraz pytam całkiem poważnie. Nie, no zajebiście, no. Ruszę dupę! Nie, muszę wszędzie światło pozapalać. Jest taka ciemnica. Tu nie wiem na co chodzę. Jak to i tak mi nic nie daje. Ale szukam przynajmniej szukam klucza, którego tak naprawdę nie ma. To jest lipa w sumie, skoro nie mamy klucza. No i co mi to daje, że zapalam sobie światełka? No powiedz mi, no, w sumie nic mi nie daje. Nie, muszę sobie jeszcze wypić jednego kota, bo inaczej ja tu nie przetrwam. Dobra, kot, ostatni, jep. Wypij mi to. Może coś, jakieś wskazówki będą, a jak nie, to zakończymy odcinek. No ja kurczę się tak nie będę bawił. Dobra, idziemy, idziemy. Aż lepiej już widać. Chociaż teraz u mnie jest ciemno, musiałem sobie coś zapalić, żebym mógł coś widzieć. Teraz to też niepotrzebnie napizgałem tego światła. Normalnie wszystko takie białe. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. No coś musi być, jakiś sposób, no beach please. No kurczę. Zaraz znajdziemy. A tu chyba jeszcze nie byliśmy, nie? Takie mam przynajmniej wrażenie, że tu jeszcze nie byłem. Zaraz sprawdzimy. No właśnie, tu jeszcze nie byliśmy. No już was wykańczam. I jak ty jestem pro. O, prawie mnie nie zginęli. O, dobrze, zrobiliśmy. Dobra. Zawal szczeliny za pomocą kartaczy. Ale które szczeliny? O, klucz do górnego szybu. Okej. No kurczę, znowu przeciążenie. Dziennik Balina. Też się cieszę. Pierwsza mapa Balina. O, jak miło. Gnijące mięso jako przynęta. No coś muszę wyrzucić, inaczej będzie lipa. Zaraz coś tu wyrzucę porządnego i nie będzie mi to przeszkadzało przynajmniej. Tych roślin tutaj powyrzucam. Tak, wszystko. Kurde, idźcie mi z tymi roślinami. Tylko problemy mam same. Dobra. To ja tu też powyrzucam. Nie wiem na co mi te rośliny zbieram, ja potem je wyrzucam. Mózg utopca, który też wyrzucę. To w ogóle jakoś mi się nie przydaje. W alchemii się tam jakoś, wiecie, nie specjalizuje. Co mi tam w sumie? O, kamień żywiołów wyrzucę w sumie. Co mi tam? Przynajmniej trochę zajmę sobie już miejsca. Dobra, zawalimy tunel. To powinno załatwić sprawę. O kurde, uciekać, uciekać. O, jak poszło. Pizgło. Dobra, i co teraz? Właśnie, co teraz? Co tu jeszcze? Jakieś spodenki. Nie wiem. Zbieram tak na potęgę. Ale mamy teraz klucze. I mapę. Co najlepsze. No to idziemy dalej. Co mi tam? Odcinek będzie długi, to wyślę. Żebyście mi potem nie narzekali, że są za krótkie, albo że za długie. Dobra, teraz idziemy właściwą drogą, myślę.
Nie, teraz idziemy właśnie tą złą drogą. Ale żem teraz palnął. Te krasnoludy mnie rozpalają. Kurczę, idą tak za mną, jeden za drugim. Normalnie maszerują jak na wojsku. Tak to wygląda, no jeden metr 80 wiedźmin idzie na metr 40 krasnale. No, no fajnie, fajna armia. Nie ma co. Dobra, to najwyżej to zrobimy tak. I zaraz będziemy mieli dostęp. No i wiedziałem, że zrobię jakąś pomyłkę. O, zostaw mi drzwi, dobrze, dzięki. Będę ci wdzięczny do końca życia. Krasne ludzie. Okej. I teraz tu wchodzimy. I idziemy od razu. Dobra, odpal sobie miecza. Miecza, kurde, wyjmuj. Ej, ten Geralt ma downa. Nie ma co. Myślałem, że mnie uderzy. O, ty, dostałem. O! Zamglenie mam. Faka shita. Już, i po jednym z nimcu. Poszło, padło. Jebut. Dobra. Mogę się tym gównem zająć. Pięknie. Jeszcze jedno chodzące gówno. Idź, pokój. Poszło mi stąd. Dobra, wybuchło. Na szczęście. Można iść dalej. Chyba, że coś tu jest jeszcze, ale nie. Same gówno, mogę iść. Nie będę tego syfu zbierał. Mi się nie opłaca. Okej, okay, już wróciłem. Oczywiście, ktoś już musiał do mnie dzwonić. Tradycja. Pudło z nimi. Dobra, już po was. Ale jeszcze. Damage był. No, skończyła mi się jaskółeczka. Jak mi przykro. Coś jest, jakiś skarb? Młot, o, oreny się przydadzą, a reszta to gówno widzę. Dobrze. Można iść. Zaraz dojdziemy po ten nieśmiertelnik. No fajnie, że przy drzwiach co masz. O, come on. Taki kozak. Jaki damage. Tu wybuchnie już. Pewnie. O, już nic nie widzę. Ale chociaż poszło. Teraz idź na ślepaka, bo nie wiesz gdzie iść. Tutaj idziemy. Kolejny klucz. No chyba sobie żartujecie. Mało jeszcze tych kluczy. O, tu chyba jest, nie? Jest, dobra. Można iść. To wracamy. Spokojnie, nie tak prędko. O, tu zapada światełko. Już nie mam kota. Trzeba będzie się obejść bez tego kota. Teraz trzeba tylko światełka zapalać. I nic więcej nam nie zostaje. Kurde, to będzie w pizdu tych stworzeń. Łoszczy! Ale mnie wystrachałeś to szybko. O, piękne tłumaczenie. I je poszło. Ło, jak wypizdziło. Pięknie, teamwork jest. Dobra, tu wybuchnie zaraz. Poszło. Dobra, szybko żeśmy... O, jeszcze pożeracz zwłok. No ale mam tu bandę łysego. Właściwie bandę brotaty. No i damy radę. Spokojnie, pięknie. Tu jeszcze mam zginca, on tu nam nigdzie nie ucieknie. Jeb, poszło. Dobra, idziemy tutaj w tą stronę. To niech się niebezpieczeństwo uciszy. Jeb, dziękuję. Tu kolejne. Jeb. Kurczę, trzeba trochę będzie pozapalać tego gówna. Ale tam coś jest, tam coś jest. Kurde, znowu jakieś klucze. No nie, bez jaj.
Ciągle jakieś kluczyki znajdujemy. Tak po prostu bez przyczyny. Dobra, odpalaj te swoje pochodnie. Jak będzie... Co? Nie da się przejść? No chyba sobie i żartujecie. Idziemy? No idziemy, 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 kozaku. Teraz właśnie ja nie wiem, gdzie mam iść. To mnie boli. To wejdźmy na mapę i jeszcze raz zobaczmy dokładnie, która to jest strona. Aha, dobra, chyba już czaję, tak, czaję dokładnie. Wracamy, wracamy. Musieliśmy źle pójść, niestety. Ja i tak moja logika. No tak, bo trzeba zejść. Ale jesteś przy... O, no właśnie, a jakbyśmy nie zeszli, to by nie było wrogów. Ale co? O, zaraz wybuchnie i będzie damage. Poszło. O, zatrup został. Jebut. Dobra, wybuch poszedł. Idziemy na szybkęsa. Nie ma co się, wiecie, pieprzyć z tym. Szybko to zrobimy i jesteśmy w domu. O. Widzę, że wrogowie też tu nie śpią. Okej, otworzyliśmy drzwi kluczem. Tylko chcę przejść szybciutko. Dobra, idziemy. Magia lub niebezpieczeństwo. Dokładnie, i jedno i drugie może być. Jesteśmy na miejscu. Aha, trzeba będzie to tak przejść. Kurde, normalnie idę po ciemku. Jakby gdyby nigdy nic. Po prostu po ciemku. Orzesz. Jezu, co to jest? Cóż to za gówno? Ej, to gówno trzeba obić teraz. Dobra, catcher. Aha. Ej, no, może byście krasnale pomogły. Z łaski swojej. Kurde, jaka tutaj już rzeźnia epic jest. Jezu. Dobra, trzeba pomóc, bo żeby nie padli. No. Będzie wybuch, kaczep trochę oberwie. Dobrze, został. Damage poszedł. Kurde. Dobra, przybiłem się chociaż. O kurde. Oż ty. Nie, nie, nie. Cofka, unik. Dobra. Skupili się wszyscy na krastalach. Chodź tu, zgnilcy. Nie, teraz na mnie poszedł ten kaczep. Oż ty. Nie, ja nie chcę zginąć. Ja chcę żyć. Dobra, wybuchnie. Nie, nie wybuchnie. Aha, wybuch. Fajnie, fajnie. Tylko że ja już mam low HP. Ja tu dużo nie zdziałam. Kurde, no. Nie mam jak się teraz podleczyć. No tego zgnilca by się tylko zniszczyło. Spokojnie. O. Zmienię sobie na znak Irden. Irden, Irden. No, weź się zmień. Dobra, znak się zmieni. Dobra. Myślę, że jednak sobie tutaj dadzę radę z tym kaczerbem. Jesteś brzydki. Ty, już! Je, posiakany! Posiakany, kurde, jak żebym powiedział. I wynosimy się stąd. Dobra, bierzemy od niego to. Okej, okay, dobra. Je. Nieśmiertelnik, je but. Więcej tego nieśmiertelnika trzeba wziąć. Ile tego jest? Dobra. Zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Długi, wiem, owszem, długi. Ale przynajmniej macie co oglądać. Zebraliśmy te paskudne nieśmiertelniki. Tu jeszcze jakieś martwe ciała. Dobra, jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę, ok? Trzymajcie się, na razie, yo!